W dzisiejszym odcinku z EU4 pokażę Wam, jak szybko nawracać prowincje sunnickie, bo nie w całe 10 miesięcy. Wpadnijcie też na ADB z kodem Lukas 3% zniżki, linki w opisie. Dużo gier! Królestwo Boga na ziemi roku pańskiego 1611. Tak, też jestem zdziwiony, że kontynuuję tą rozgrywkę, ale nie ukrywam, mam wielką ochotę na granie tą teokracją i możliwe, że nawrócenie świata na jedną prawilną wiarę. Koptik! Nie no, zbijam się, jesteśmy przecież katolikami. Papieża chyba teraz się już nie da, chyba, bo nigdy z tym nie wiadomo, zmienić na jakąkolwiek inną wiarę, nawet exploitami. Ale to chyba. Musimy zadbać o absolutną władzę w naszym kraju, mamy jej maksymalnie 65. Jest to mało, potrzebujemy 85 maksymalnej i wtedy doprowadzimy do wybuchu tego przepotężnego disastera, który jeszcze nam zwiększy maksymalną ilość, czyli dzisiaj będę tłumił dużo buntów. Nienawidzę tego. Ekonomię mamy słabiutką jak na ten moment, armię mamy małą jak na ten moment. Co ja tu robiłem do tej pory? Naprawdę nie wiem. No, i jako, że mamy też erę absolutyzmu, no to musimy wdawać bulle papieskie, że tak, chcemy kontynuować krucjaty. Jak najbardziej nam na tym zależy. I tak jak już sobie przypomniałem, ja podbijałem, nie wiadomo czemu, Afrykę. Pewnie miałem w tym jakiś zamysł, ale zapomniałem. Ładny napis na miniaturę. Na jao ogłośmy krucjaty, chyba że mam pokój z nimi, ale niedługo, więc na razie może być tutaj nasza krucjata, dokończymy naszą obecność w Afryce. Może was to zdziwi, ale lecę bez Cassius Belli w wojnę z Szwedami. Potrzebujemy od nich jednej prowincji. Myślę, że raczej mam zasięg do ustanowienia administracji swojej na ich terytoriach, bo jednak mamy nasze włości w Irlandii, więc zajmiemy się nimi. Polska raczej zrobi za nas robotę. Aha, no to się wyjaśniło, czemu nie zarabiam. Po prostu nie mam trade company pobudowanych, a to wynika z tego, że jednak staram się nawracać po kolei podbite prowincje, co wtedy zajmuje troszeczkę dłużej robienie naszych pieniędzy. Ale skoro chcemy już robić trade company, mamy wszystko ponawracane, no, co prawda nawracanie nie jest konieczne, chyba że tak jak ja chcecie robić jedną wiarę, no to wtedy trzeba najpierw przed ustanowieniem trade company zrobić te prowincje właściwej wiary. Potem budujemy na tym rozwinięcia i jak zwykle zaczynamy od budynków Broker Exchange. Jak wam starczy pieniędzy? Company Depot. A z tych budynków za tysiaka, praktycznie we wszystkich trade company chcemy mieć trade steering, chyba że robimy builda pod lokalną autonomię, no to możemy mieć ten budynek, ale on jest dostępny dosłownie może dla 3-4 krajów na świecie, znaczy dostępny jest dla wszystkich, sensowny jest dla 3-4 krajów na świecie i w zasadzie zobaczycie go w mojej serii azteckiej, polecam się zapoznać, a Pope Township będziemy robili tylko i wyłącznie w Chinach, może jeszcze Malace. A, i ja też teraz przywracam wiarę na naszych terytoriach, które siłą rzeczy zostały nawrócone na inną wiarę. No będzie troszeczkę zabawy, ale mamy aż 12 siły misjonarzy i z tego co widzę bez idei religijnych, a te jeszcze przed nami, o ile będą w ogóle potrzebne. Wysyłam też dyplomatów, żeby szykować roszczenia wobec Kastylii oraz Aragonu. Musimy zwiększyć nasz udział w Sewilli oraz Walencji, inaczej nie prześlemy całego naszego handlu z Afryki. No chyba, że mam 100 okrętów handlowych w zapasie, co składa się, że chyba właśnie mam je. Mam 300 marynarzy na miesiąc, ja nie mam floty handlowej? Po prostu debil, weź ty przestań robić te poradniki w tą grę, bo ty w ogóle nie umiesz nią grać, nie umiesz robić ekonomii, jesteś kretynem. Chociaż może nie do końca, bo przynajmniej rozwiązałem Holy Roman Empire do tego czasu. Niestety nasz okręt flagowy musi iść na dno i trzeba go przebudować na okręt pod handel. Oczywiście może być ciężkim okrętem, nawet jest to wskazane, no bo wtedy będzie lepiej bronił naszej floty handlowej. Pozostałe rozwinięcia, wielkość, rozpiętość floty oraz morale floty. Ja nie mogę do Szwecja ora tak potężną Polskę. Do tego jeszcze udało mi się wezwać Francję, która też przegrywa bitwy ze Szwedami. Co oni tutaj wzięli za rozwinięcia narodowe? Nie powinno być to jakoś super mocne. No i mamy to, mimo iż Polska robi nam krecią robotę. Potrzebujemy dosłownie jednej prowincji, potem wojenne reparacje i pieniążki, bo mamy tutaj taką przepotężną świątynię. Naprawdę dobrą świątynię mamy. No, w międzyczasie Yao i Wadi znika w Afryce. Mamy przejście do Etiopii z każdej strony. Reszta tych państewek tutaj jest tak małych w Afryce, że je oleję na ten moment. Musimy jakoś zdobyć przyczółek dalej. Tylko jak? Więc siłą rzeczy chyba weźmiemy się za Arabię.
No dobra, pójdziemy jednak w Indie, zajmiemy region perski, a Jan będzie niezłym celem, żeby zwołać na niego krucjatę, bo jest prawie na jedną wojnę, a w zasadzie na dwie. O, Stonehenge możemy zdobyć. Ale, najpierw wbijamy się w region perski, jest to najcenniejszy region w grze, albo prawie najcenniejszy, nie wiem, no bo albo India, albo Persja, chociaż Indie są znacznie... Indie są Hindu, czyli podbijamy cały region perski bezkarnie. No dobra, trochę Czech odbiliśmy, ale czeka nas jeszcze wojna z Bawarią o odbicie tych prowincji. Niestety będzie to troszeczkę większa wojna, więc może zajmiemy się po naszych tam wojnach w Persji. Trzeba będzie przerzucić wtedy wojsko do Europy. Dobra, widzę, że jeszcze muszę dodać raz kulturę marokańską do akceptowalnych. Ech, upierdliwe, bo jest to najlepszy sposób do nawracania, że robicie sobie state z daną jedną kulturą, którą będziecie nawracali. No w sumie u mnie siłą rzeczy to będą dwa state'y, trzy state'y, nie wiem. Odpalacie tam edyk na misjonarza dodatkowego oraz odpinacie kultury, na przykład których już nie potrzebujecie, tak tunezyjska jest raczej mi niepotrzebna, egipska tak, beduńska tak, Syrian chyba nie. No więc też ją odepnę, chyba że zaraz okaże się, że któryś monument mi przestanie działać. I następnie podpinacie tą kulturę, którą chcecie nawracać. Pozbywacie się wszystkich minusów za wrogą kulturę dzięki temu i możecie szybciej ją nawrócić na jedyną słuszną wiarę. A, jeszcze co, pamiętajcie, żeby drugi raz tego nie korować, tak jak ja właśnie to zrobiłem, czyli przez pewien czas nie używacie guzika Core All. To jest największy minus tej strategii. Nie budujcie też rozwinąć trade company w prowincjach, które zamierzacie jeszcze w późniejszym etapie nawracać, tak jak mam na przykład całą centralną Afrykę do nawracania, bo inaczej skasujecie te ulepszenia. Nie ma co najmniejszego sensu. I zobaczcie tutaj, niżej dobowa prowincja, 18 miesięcy, tylko za to, że nie akceptujemy kultury. I teraz też uważajcie, standardowo, kiedy miałbym tego typu bunty, a odpaliłem je, ale sprawdziłem to ostatecznie, już jakiś czas temu to było zmieniane, ale nie byłem pewien. Teraz niestety burgerci by dostali 10% ziemi i byłoby to dla nas bardzo bolesne, bo stracilibyśmy absolutyzm. A jestem bardzo blisko tego, żeby pozbyć się 10 punktów absolutyzmu. No i trudno, będziemy z jakimś większym takim razie opu ziemi odpalali ten Court and Country Disaster. On jest nam potrzebny, będziemy z niego korzystali, ale jednak też bardzo potrzebujemy maksymalnego absolutyzmu. Chyba, że mam dużo punktów. To możliwe, że wydewuje to jednak. Ale pamiętajcie, zwróciliśmy na to uwagę. Tak, teraz dostajemy wszędzie autonomię gigantyczną. Ale mogę wszędzie ją zbić. Jej! 50 absolutyzmu. A w zasadzie 58. W erze absolutyzmu zawsze mam problem. Nie wiem, co wybrać. Harsh treatment cost, administrative efficiency, czy Yearly Absolutism. Wszystko jest świetne. Ja wezmę jednak efektywność naszej administracji na początek. Mamy dużo absolutyzmu i teraz w zasadzie musimy doprowadzić do wojny domowej. Zrobię coś, co zazwyczaj czego bym nie zrobił. Odejmuję również punkty. Niestety nie mam wyboru, zwłaszcza, że muszę mieć maksymalnie... O, 60. Idealnie! A nie, jeszcze 5 punktów, bo samo odpalenie Disastera da nam minus 20. I tak, muszę mieć większy Andres i nawet wiem, jak go osiągnę. Nie widzieliście tego! Nic złego się tutaj przecież nie wydarzyło, tylko mam wojnę, którą chciałem. Tak realnie. Oh my god, jeszcze jestem na plusie? O, będzie ciężko to osiągnąć. No, to musimy troszeczkę zająć Aragonu. Na szczęście wziąłem wszystkie trade centra, więc będziemy mieli niezły udział w Walencji. I podobnie zaoramy Hiszpanię. Od Hiszpanii wzięliśmy jej afrykańskie włości oraz co mogłem w Europie. No i taka overextensja robi nam robotę, tylko teraz potrzebujemy jakiejś wojny. O, na przykład prosta wojna z Tymurem. Kto by się spodziewał? Nie no, zbijam się, w Afryce atakujemy. Kolekcja alertów. O, nienawidzę tego momentu. Plus 4,41. Wszystkie warunki spełnione. Zaraz zacznie nam bardzo szybko się wszystko nabijać. 3 punkty na miesiąc, w 25 dojdzie do katastrofy. Uuu, straszne. Czyli prowincje, z tego co widzę, mogę dopiero mniej więcej za rok zacząć korować. Długo się zastanawiałem, jakie idee kolejne będę brał. I teraz, patrząc na to, że mam problem z manpowerem, nie, bierzemy idee wielkościowe. Bez dwóch zdań. No i zaraz Cash and Country Disaster nam wyskoczy. Mega upierdliwe było to, serio. Zaczyna się! Będzie teraz mega wesoło. No, teraz musimy przeczekać 10 lat. O, myślałem, że 20, to bardzo dobrze. Musimy mieć stabilność na poziomie 0 i nie mieć buntowników. Z tym ostatnim będzie problem. No dobra, 2 lata później, bunty prawie ogarnięte. Dosłownie jedna prowincja. No i zaraz zabierzemy jeszcze ziemię.
I mamy to. Co za shit. Nadszedł czas na Temuryda. No niestety siłą rzeczy lecimy bez religijnego Cassius Belli, więc mnie szarpnie trochę po punktach dyplomatycznych. No ale nie ma tego złego. Ha, na szczęście jest dużo technologii za nami, Tymur. No dobra, tylko dwie. Ale to nadal wystarczyło, żebym bez problemu tu wygrał. Bo tak poza tym, no to dosłownie łoimy go jak chcemy. Dużo fortów też nie ma, dużo sojuszników też nie ma jakichś mocnych, więc wystarczy, że zajmiemy całego Temura i bierzemy co chcemy. Łoimy! Oh my god, trochę tego tutaj było, dobra, daliśmy radę, ale lecimy dalej. Mamy problemy z manpowerem, ale kawałeczek sobie ugryzłem, nie ukrywam. To ręczne klikanie mnie do szału doprowadzi. Co? Co tam mówicie? Co tam piszecie w komentarzach? Nie wiem, co mówicie w ogóle, nie słyszę was! Po tych niezmierzonych trudnościach udało nam się wygrać i dostaliśmy maksymalnie 20 punktów absolutyzmu, więc mamy 10 punktów w zapasie. Nawet wiem, na co je wydam. Mam problemy, powiem wam, że odkąd zabrali centralizację, mam giga problemy z gaveringiem. Czy też takie macie na tych swoich podbojach jakichś większych, czy nie? Dajcie mi znać w komentarzu, bo naprawdę mam z tym problem i nie wiem, jak to ogarnąć. Stawiam budynki do gaveringu, mam większość monumentów zrobionych, no będę jeszcze zdobywał za chwilę El Escorial? Tak to się wymawia? Ale wciąż mi go brakuje! Aaaa, czemu Nogaj mi atakuje wojsko? Nie no, po co on się tu zjawił? Chcieliśmy tylko White Peace'a! Nogaj, daj pokój! Ja nic więcej od ciebie nie chcę! Idź stąd! Trzeba było brać pokój, trzeba było Nogaj. O, Baluchistan wziął sojusz z Temurem! Jak miło z jego strony! Wcale nie dostanie za to krucjaty na twarz. Na szczęście Temur przeniósł swoją stolicę do Samarkandów. Wysokodewowa prowincja z jednopoziomowym fortem, więc łatwo będzie go wyjmować z wojen. Ten Temur to jakiś walony optymista, pół kraju mu okupuje, a ten się jeszcze nie poddaje. No, Baluchistan zniknął, teraz pora przyszła na... No właśnie, kogo? Bo te kraje są troszeczkę duże. O, staliśmy się światowym dostawcą. Smoke weed every day. Dodatkowo też wina i szkła, wyjebiście. Ene, due, rike, fake, torba, bomba, ósma, coś tam smake. Enus, Deus, Kosma, Deus, pierdol, dostaniesz ty. No to, jakby to powiedzieć, lecimy z krucjatą na Jampurę. Ej, powiem, że myślałem, że będzie to ciężka wojna, bo będzie miał dużo sojuszników Jampur, ale okazało się, że on wszystkich zjadł chyba i mogę podbijać tutaj jak chcę. Wyjebiście. Robię też 3 nowe armie na Europę, albo dobra, walnę sobie 4. Nie, 3. Dobra, 3 armie mi wystarczą. Musimy mieć coś do atakowania co jakiś czas Kastylii i Portugalii, żeby zwiększać nasz udział. Kurde, co? Ej, gdzie mi zniknęło 50%? Dobra, nieważne. Musimy zwiększyć nasz udział w handlu, a najlepiej to zrobimy realnie podbijając. Kolonie bardzo, ale to bardzo wzmacniają handlowo dane państwa i pewnie to z tego wynika, zgadza się. Dlatego Portugalia tutaj rządzi, bo ma mnóstwo kolonii. Mnóstwo ich ma, więc musimy podbić Portugalię, Kastylię, no i przy okazji Aragon jak najszybciej. To bardzo zboostuje naszą ekonomię, a w międzyczasie resztą armii atakujemy w kierunku Indii. Więc niech tam armia nam się rekrutuje, a my lećmy oświecić Hindusów. Tym bardziej, że no naprawdę są zacofani technologicznie. O 4 techy w plecy. Będziemy robili co chcemy. No to jazda. Sindh będziemy wykorzystywali oczywiście do resetowania Trusan z Jampurem, bo siłą rzeczy jest na tych kilka wojen. Dwie i pół wojny, nazwijmy to po imieniu. Chyba, że zwiększę moją władzę absolutną. Bum, bum, bum. Powinna nasza artyleria roznieść tych dzikusów, ale... No dobra, rozniosła ich, jako tako. W Indiach ewidentnie będę potrzebował wasala, więc myślę, że weźmiemy troszeczkę prowincji Bengalu, żeby go wypuścić tutaj na południu. Będzie to kraj, który będziemy zjadali przez przyłączenie go późniejsze do nas. Szybko, sprawnie i po bólu. Prawie jak u dentysty. Chciałbym. Możemy założyć naszą kompanię indyjską. Zapomniałem o tym totalnie. Naprawdę mnie to denerwuje, że muszę doprowadzać do tych buntów i je potem tłumić. Tak, muszę je ich doprowadzać, bo mam mega nielojalne nobility, ale potrzebuję zdobyć więcej absolutyzmu, czyli muszę mieć więcej crownlandsów, czyli muszę odbierać ziemię. No beznadziejnie to obecnie działa, naprawdę. Nie tak łatwo mieć władzę królewską.
w tym okresie czasu waszym ulubionym. Ciekawe, ile osób już zaczęło pisać komentarz, że okres czasu to się tak nie za bardzo po polskiemu. Atakujemy Kastylię i Portugalię. Bardzo dużo wezmę tym razem od Kastylii znowu. Zwłaszcza El Escorial, bo mamy tutaj Gathering Capacity zwiększone. On mi się bardzo, ale to bardzo przyda. Co ta Polska odwaliła? Litewska wojna o niepodległość. Jak oni to zrobili? Polsko, jak? Dobra, trzeba wyjść z tego bagna, jakim jest ta wojna polsko-litewska. My i tak nie mamy tutaj nic sensownego do ugrania. Polska przestaje być jakkolwiek wartościowym sojusznikiem, więc po tej wojnie zrywamy z nią sojusz. W niczym nam już nie pomoże. Więc ja zdobywam szybkim raszem na punkt B stolicę Wilna. Zresztą bardziej punkt A by był. I raczej powinni zaraz się zgodzić na wyjście, tylko musimy, no widzę, że jeszcze trochę Urskora zdobyć. Może odbić stolicę. W międzyczasie zjadam większość Hiszpanii. Jedna prowincja w Europie, cała reszta gdzieś na świecie, więc tym się nie przejmujemy. Przy okazji poniżmy trochę rosyjskiego, carskiego wojska, no chyba, że zdążą dosłać bardzo dużo posiłków. Kurde, chciałem się wycwanić, no nie wyszło, jak to zwykle Europka mi tylko kłody pod nogi podkłada. Halo Litwa, ja chcę, możesz podbić psa Polskę, mnie ona nie obchodzi. Chociaż chyba kłamałem. Ta wojna jest jednak dużo bardziej upierdliwa niż zakładałem. Przyjemnie jednak podbijało mi się Wenecją, do którego odcinka obejrzenia was zachęcam.